Kukiz 15. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. No bardzo przykro było słuchać tego, co pan tutaj przez te kilkanaście minut opowiadał, bo to jasno wskazuje na to, że państwo nie chcą tego lotniska, opowiadają różne rzeczy o mitach i prostują mity, pokazują swoje kompleksy. Nie wiem, skąd w państwa tyle tych kompleksów. Mówi pan o dopasowaniu do potrzeb. Tylko do czyich potrzeb? Niemieckich potrzeb? Austriackich potrzeb? Jak można było stracić prywatnego inwestora, który właśnie przez państwa zachowanie poszedł sobie na Węgry? Czyli znowu nie będzie w Polsce, bo jest w Berlinie, a będzie na Węgrzech, bo oni myślą o Węgrzech. Może pan by zaczął myśleć o Polsce. Dlaczego pan ignoruje Polskę powiatową? Tam też żyją ludzie i to jest realny rozwój Polski, nie tylko duże miasta, a właśnie ta Polska powiatowa, bo Polska właśnie zawsze była silna Polską powiatową, a nie warszawską. Dziękuję.